Cześć, witam się z Wami bardzo serdecznie w kolejnym filmiku. Dzisiaj cztery zdękowane kosmetyki z mojej ulubionej marki kosmetycznej, z marki Senel. Tak ostatnio się zastanawiałam, ile ja mam ulubionych marek kosmetycznych. No i powiem Wam, że nie jest ich aż tak wiele. Zresztą widzicie, że chyba już od dwóch, może trzech lat w kółko pokazuję te same kosmetyki, a marka Senel no tutaj jest na bardzo wysokim miejscu. Dobrze mi się używa tych kosmetyków, widzę efekty, rezultaty, wszystko mi w tych kosmetykach pasuje. Dobrze ją nawilżają, dobrze odżywiają, to znaczy moją skórę, mnie też. Bo wiecie, zawsze człowiek się lepiej czuje, jeśli używa dobrych, skutecznych kosmetyków. Więc cztery zdękowane kosmetyki, no a później będę chciała Wam pokazać przynajmniej dwie, trzy sukienki. Doszła do mnie paczka z marki Reserved, to znaczy ze sklepu Reserved. No i jest tam aż 11 sukienek, było 12, jedna nie dotarła, nie było jej w magazynie. A jak widzicie, ta sukienka pierwsza, którą kupiłam z tego sklepu, no ja ją bardzo lubię, dobrze się w niej czuję, na upały idealna, nawet się nie spodziewałam, że w tych kolorach będę się czuła naprawdę bardzo dobrze, i krój, i kolory, wszystko mi w tej sukience pasuje. Natomiast te sukienki, które przyszły, ja już je zmierzyłam, mam kilka faworytek, myślę, że w ostatnim filmie, pewnie tych filmów będzie kilka, no bo 11 sukienek ubrać, zrobić przebitki, przebierać się, później to zmontować, nie dałabym rady, więc będę po prostu w kolejnych filmikach takich kosmetyczno ubraniowych Wam pokazywać właśnie kolejne sukienki. W większości one były przecenione, więc może będziecie chciały sobie też coś kupić. Zaszalałam z fasonami, z kolorami, no więc no, myślę, że tutaj będzie ciekawie, natomiast no, większość tych sukienek nie jest dla mnie. Myślę, że takie mocne dwie sukienki, takie faworytki tutaj są. No i będę ciekawa, czy wskażecie właśnie te, które mi się też tak bardzo podobają, więc tak postanowiłam, że będę łączyć właśnie te filmiki ubraniowe z kosmetykami, z gadżetami. Mam Wam do powiedzenia bardzo, bardzo dużo, więc żeby nie było tak tylko kosmetycznie, to w tych filmach będą pojawiać się też właśnie propozycje ubraniowe. Jeszcze nie wiem, ile będzie tych filmów, może 3, może 4. Zobaczymy, jak mi się to wszystko uda w ciągu jednego dnia ogarnąć, że tak powiem. No i tak, marka Senel, ja już jestem z nią chyba ze 4 lata. Myślę, że już będzie blisko 4 lata. Wiecie, że te kosmetyki bardzo mi odpowiadają. To są polskie kosmetyki, naturalne kosmetyki. No i za każdym razem, wiecie, u mnie tych kosmetyków przebija się sporo z różnych marek i ja tak naprzemiennie sobie stosuję. Zazwyczaj jak mam taką pełną pielęgnację danej marki, to stosuję tą, nie mieszam, staram się nie mieszać tych kosmetyków i później z taką łatwością mogę sprawdzić, który kosmetyk, która marka kosmetyczna, która seria jakby kosmetyków najlepiej mi odpowiada. Tutaj będą tylko, tak jak powiedziałam, cztery kosmetyki, nie jest to cała pielęgnacja, jeszcze w tym momencie używam innych kosmetyków tej marki. Może wspomnę Wam o jednym, bo po raz kolejny otworzyłam taki olejek, może od tego olejku zacznę. To nie jest zdękowany produkt, ale powiem Wam, że to jest taki olejek do demakijażu, on się nazywa oczyszczający olejek, po prostu oczyszczający olejek do demakijażu hydrofilny, tak. I on jest, jak widzicie, w takim kolorze, może tego nie widać, ale zrobię zbliżenie, w takim brunatnym kolorze i no, ostatnio wszystkie moje olejki zużyłam właśnie jeszcze tam w tej torbie z zdękowanymi kosmetykami, sporo jest do pokazania.
ale chciałam Wam tu tak jakby przybliżyć ten olejek, bo no, bardzo dobrze mi się sprawdza i on jest taki ciepły w zapachu, bardziej taki słodki, bym powiedziała. I on właśnie w taki bardzo delikatny sposób oczyszcza moją skórę, natomiast on emulguje i to nie jest ciężki olejek i dlatego tu przy tych czterech zdenkowanych kosmetykach tak bardzo chciałam Wam powiedzieć, że no, powróciłam do tego olejku i doceniam go, bo rzeczywiście jest bardzo skuteczny, początkowo jest dość tłusty, ale w momencie, kiedy połączę go z wodą, ten olejek znika jakby z mojej skóry, a pojawia się taka biała emulsja, która jest, no, nie jest problematyczna, jeśli chodzi o zmycie jej później. Oczywiście po olejku zawsze stosuję jakiś żel do mycia twarzy i tutaj za chwilę Wam pokażę żel, który zdenkowałam. Natomiast mogę tutaj śmiało powiedzieć, że kiedy masuję ten olejek właśnie, ta emulsja właśnie robi się taka, ten olejek właśnie zmienia się w tą emulsję, taką lekką i ona naprawdę z łatwością zmywa się i zdarzały się takie dni, że żel nie był mi potrzebny. Po prostu czułam, że na tej skórze już nie ma tego olejku, który zmył przepięknie makijaż. Więc to tylko tak nadmieniam, bo to już jest, nie wiem, chyba trzecie moje opakowanie. Ten zapach jest bardzo, już tak jak powiedziałam, ciepły, taki słodki, specyficzny, ale oczywiście bardzo, bardzo mi odpowiada. No i teraz przejdę do chyba ulubieńca ze wszystkich tych kosmetyków marki Senel, czyli krem pod oczy, kolejne opakowanie. No ja, tak jak, nie wiem, czy mówiłam Wam, że ja po prostu wiem, że na ten krem mogę liczyć, w każdych takich trudnych sytuacjach sobie go nakładam, a jak wiecie, w szufladzie mam sporo jeszcze innych kremów pod oczy, w większości też mi się sprawdzają, część nie do końca, jeszcze zrobię Wam taki filmik, w którym powiem Wam, co z tych moich nowości kosmetycznych bardzo dobrze mi się sprawdziło, a co nie do końca. I wtedy, kiedy mam naprawdę taki duży problem pod oczami, jakieś zaczerwienienia, jakieś podrażnienia, no to wtedy ja już wiem, że krem optymalizujący, bo tego nie powiedziałam, jest jak lek, ale jednocześnie bardzo dobrze też pielęgnuje skórę. I chciałabym Wam powiedzieć, co jest w składzie tego kremu. Przede wszystkim oleje, jest ich tu kilka. Na pewno jest z orzechów włoskich, z nasion tungowca i z pestek malin. I on ma takie zbawienne właśnie właściwości na pielęgnowanie skóry wymagającej, która potrzebuje takiej intensywnej regeneracji i rozświetlenia. Często, kiedy moja skóra pod oczami jest zmęczona po jakiejś tam nieprzespanej nocy, to też te oznaki zmęczenia ten krem niweluje. No i ja go stosuję z taką grubszą ilością, nakładam go pod oczy taką grubszą warstwą i to rzeczywiście wygląda jak taki opatrunek, jak taki, wiecie, plasterek, taka maseczka w płacie pod oczy i ja go zostawiam do wchłonięcia, a później resztkę sobie wklepuję. Wtedy, kiedy widzę, że ta skóra jest tak bardzo mocno zaczerwieniona, to w takiej większej ilości go sobie nakładam. Kładę się najczęściej, żeby, wiecie, ten krem gdzieś się tam nie przemieszczał i później wklepuję w skórę i widzę właśnie taką skórę później po wchłonięciu bez zaczerwienień, taką rozświetloną, rozjaśnioną i taką, która już nie ma takich właśnie zaczerwienień i podrażnień. To jest lekka formuła, ale dość mocno właśnie taka odżywcza. Czuć warstwę nawilżenia pewnie przez te oleje, które tutaj są w składzie tego kremu. Także jeszcze raz bardzo serdecznie Wam ten krem polecam. Jeszcze mam tutaj to zewnętrzne opakowanie z tego kremu. 98,9 to składniki
pochodzenia naturalnego, mnóstwo korzyści. Wszystkich Wam nawet nie wymieniłam, bardzo dużo informacji. Ja Wam zrobię przebitki, tak żebyście się mogły bliżej zaznajomić właśnie z tym kosmetykiem. I tutaj jest też napisane, że ten krem rozświetla, liftinguje, wygładza i niweluje opuchliznę. Tak, rzeczywiście zgadzam się z tym wszystkim. Jeśli chodzi o ten lifting, to tak, ta skóra jest bardziej wygładzona po zastosowaniu tego kremu, po odczekaniu oczywiście chwili, bo to nie następuje już tak natychmiast, ale nie czuć tutaj żadnego napięcia na skórze, czego ja nie lubię i nie zniosłabym. Natomiast rzeczywiście takie wygładzenie widać po jakimś tam czasie, nie od razu. I ja bardzo często ten krem stosowałam nie tylko do dziennej, ale także do nocnej pielęgnacji. Także to jeszcze chciałam tutaj dopowiedzieć. I kolejny kosmetyk właśnie po tym olejku stosowałam żel. Widzę, że tutaj jest kobieca marka roku 2018 i to jest żel do mycia twarzy, bardzo delikatny. Oczywiście można go stosować, ja też go tak stosowałam, choć rzadko, na dłonie, twarz, woda i przemasowanie, on się tak delikatnie pienił. Natomiast ja jestem przyzwyczajona do Foreoluny i Clarisonica. Ostatnio naładowałam szczoteczkę Clarisonic i powiem Wam, że właśnie z tymi dwoma szczoteczkami ten żel bardzo, bardzo dobrze mi oczyszczał skórę w taki bardzo delikatny sposób, ale czułam, że ta skóra jest po prostu pięknie oczyszczona, czyli płyn micelarny, olejek, później żel, następnie tonizacja i pielęgnacja. Natomiast ja nie lubię takich olejków bardzo mocno oczyszczających. Nie mogę jakby zedrzeć ze swojej skóry też tej warstwy takiej ochronnej. Chcę czuć nawilżenie, a nie przesuszenie po takim całym demakijażu. I ten żel jest niezwykle delikatny, ale tak jak słyszycie, także skuteczny. On ma przepiękny zapach, zdecydowanie inny niż ten olejek, bo tutaj żadnego takiego, wiecie, ciepła nie poczuję. Tutaj ja czuję taki zapach takiego zimnego powietrza, które jest wymieszane z męskimi perfumami. To wszystko jest oczywiście stonowane, delikatne, ale rzeczywiście czuję takie odświeżenie, jakby taka, wiecie, morska bryza gdzieś tam zimową porą je gdzieś tutaj owiewała i taka nuta właśnie tej męskości perfum męskich. No i ja tak odbieram ten zapach. Co jeszcze? Tutaj chciałabym Wam powiedzieć, że jeśli chodzi o skład, to mamy tutaj destylat z róży damasceńskiej, jest także ekstrakt z brzoskwini i chmielu. No i ten żel optymalnie nawilża, pomaga utrzymać naturalną warstwę ochronną skóry. No i warto tutaj jeszcze dodać, że jest bardzo, bardzo wydajny, nawet nie wyciskałam całej pompki, tylko gdzieś tam powiedzmy połowa wystarczyła mi i no także wydajność jest po prostu bardzo, bardzo wysoka. Kolejny kosmetyk, który Wam polecam. I teraz dwa kremy, dwa moje ulubione z tej marki, opróżnione do końca, może nie do końca, bo widzę, że jeszcze na dnie coś tutaj zostało, ale poradzę sobie z tym. Mam krem wygładzający i mam krem ochronny. I ten wygładzający stosowałam i bardziej w dziennej pielęgnacji. Oczywiście zdarzało mi się też w nocnej, bo ja naprawdę uwielbiam ten krem. Zresztą ten ochronny jest troszeczkę inny, bo on bardziej jest taki zagęszczony, on jest bardziej odżywczy, a ten ma taką lżejszą konsystencję. Dodatkowo jeszcze mamy tutaj bardzo przyjemny, taki odświeżający zapach i w przypadku kremów naturalnych ja zawsze nakładam sobie bardzo cieniutką warstwę, wmasowuję, wklepuję i kiedy widzę, że brakuje mi jeszcze dodatkowej warstwy, że muszę coś jeszcze dołożyć, to nakładam kolejną. Nie
nigdy nie nakładam dużej ilości, bo kosmetyki naturalne mogą się smużyć i one, gdybym nałożyła właśnie w takiej dużej ilości, to musiałabym tę skórę bardziej przemasować, no a tutaj rano zazwyczaj nie ma czasu. Także radzę Wam, jeśli chodzi o kosmetyki naturalne, kremy do twarzy, to nałożyć najpierw taką cienką warstwę, a później ewentualnie dołożyć. Co my mamy tutaj w składzie? Mamy olej abisyński, olej z kiełków pszenicy oraz olej z nasion chia. No i tak, wygładza, uelastycznia skórę, pozostawia taką skórę bardzo miękką, taką aksamitną i przez to, że ten krem jest wygładzający, to jest to zauważalne, że owal twarzy jest ładniejszy, w taki wiecie, dyskretny sposób, to nie jest tak, że wszystko Wam, wiecie, podejdzie do góry, ale rzeczywiście gdzieś to uelastycznienie i napięcie tej skóry wpływa na to, że ten owal po prostu ładniej wygląda. Bardzo, bardzo się polubiłam z tym kremem, tutaj jest jeszcze kwas hialuronowy i jakiś odpowiednik retinolu. Tak. No i ten drugi krem, krem ochronny. To jest, ja pamiętam, jak ja go po raz pierwszy zaczęłam stosować, to było jesienią, to ja byłam przekonana, że krem ochronny raczej stosuje się właśnie w porze jesiennej, zimowej, że będzie stanowił taki, wiecie, taką barierę przed mrozem, chłodem, wiatrem, deszczem. Nie, okazuje się, że ten krem bardzo dobrze mi się sprawdza właśnie i wiosną, i latem podczas upałów. Rzeczywiście on stanowi taką barierę, bo ja, kiedy mam taką skórę podrażnioną chociażby słońcem, upałem, kiedy ona jest taka mocno zaczerwieniona, wiecie, zgrzana, spocona, no to rzeczywiście ten krem łagodził podrażnienia, łagodził właśnie takie stany zapalne skóry, ale jego konsystencja nie jest taka, wiecie, ciężka, bo zazwyczaj z kremem ochronnym kojarzy mi się taki kosmetyk bardzo tłusty, który pozostawia taką warstwę, przez którą nie może się przedostać no, nic złego. No, natomiast może to być też warstwa właśnie taka delikatna, która ładnie się wchłania, ale stanowi tą barierę właśnie przed promieniowaniem słonecznym, przed upałem, przed przesuszeniem i przed właśnie tymi czynnikami, które występują podczas jesieni i zimy. Zdecydowanie formuła jest bardziej zagęszczona, bardziej wyczuwalna na twarzy niż tego kremu wygładzającego. Natomiast z taką przyjemnością stosowałam go i w nocnej, i w dziennej pielęgnacji. Z tym, że no, u mnie tak jest, że jeśli chodzi o nocną pielęgnację, to ja już wiecie, nakładam i nie martwię się, czy mi się będzie coś smużyło, czy nie. Zawsze to, tego kosmetyku jest zdecydowanie więcej. Natomiast jeśli chodzi o krem pod makijaż, on tu się bardzo dobrze sprawdził, ale cienka warstwa, na to oczywiście jeszcze konieczny filtr przeciwsłoneczny i makijaż bardzo ładnie się utrzymywał i rzeczywiście to nawilżenie w mojej skórze pozostawało. I jeśli chodzi o skład tego kremu, on jest prawie identyczny jak tego kremu właśnie optymalizującego pod oczy. No, tutaj chyba jedna linia kosmetyczna, więc tylko Wam przypomnę, że w składzie mamy olej z pestek malin, tungowca i orzecha włoskiego. No i ponadto ten krem chroni przed szkodliwym działaniem wolnych rodników, które są odpowiedzialne za starzenie się skóry, za jej uszkodzenie i także ten krem właśnie zapobiega takiemu szybkiemu odparowaniu wody z naskórka. Ponadto ujednolica koloryt, reguluje także wydzielanie sebum, łagodzi stany zapalne i podrażnienia, nawilża,
i tak regeneruje naskórek. Także to wszystko, co tutaj napisał producent, to ja się pod tym podpisuję. Też bardzo przyjemny zapach i mimo tego, że on jest po prostu bardziej taki zawiesisty, bardziej zagęszczony, to, no to tutaj właśnie nie ma jakiegoś tam większego problemu z rozprowadzeniem tego kremu. Pięknie się wchłania, no nie ma tutaj żadnych minusów. Także te cztery kosmetyki bardzo serdecznie Wam polecam. Jeszcze w łazience na wannie stoi moja ukochana maska z marki, właśnie tej marki Senel. I jeszcze w łazience mam peeling do twarzy. On ma drobinki, więc najlepiej właśnie podczas kąpieli, jak siedzę w wannie, to nakładam sobie ten peeling. Później spłukuję wodą, nakładam maseczkę i relaksuję się z tą maską na twarzy. Nakładam ją także pod oczy. No ale tamte kosmetyki cały czas są w użyciu, więc za jakiś czas do nich powrócę z kolejną recenzją. Tak, no bo maskę używam już drugie opakowanie. Recenzja tej maski na moim kanale była. Jeśli chodzi o kosmetyki, to już wszystko, a teraz idę wybrać jakieś 2-3 sukienki i już Wam je pokazuję. I pierwsze sukienki już mam tutaj na kolanach. Nie powiedziałam Wam chyba na samym początku, że jak spodobała mi się jakaś sukienka, krój, fason, print i była w kilku wersjach kolorystycznych, no to tutaj będą dwie takie sukienki, które no tak bardzo mi się spodobały, że nie wiedziałam, jaki kolor wybrać, więc zamówiłam dwie. I no i cóż, zacznę właśnie od tych dwóch sukienek. Jeszcze będą dwie inne, też w tym samym kroju, tylko będą się różniły kolorami. No, ta sukienka bardzo mi się spodobała. Świetny jest materiał, bo to jest wiskoza, z tym, że to jest wiskoza, taki materiał bardziej sztywny. On nie opływa sylwetki, on po prostu jest sztywny. Inaczej tego nie potrafię opisać. To jest sukienka kopertowa, tutaj się taki troczek przekłada przez dziurkę, obwiązuje się w talię, więc talia jest ładnie zaznaczona. Jak widzicie, są dość długie rękawy, one chyba za łokieć sięgają. Na końcu jest gumeczka, rękawy są przymarszczone, więc one są rzeczywiście dość takie obszerne, bufiaste. W talii wszyta jest też gumka, więc ładnie tą sukienkę można dopasować do sylwetki, a na dole mamy falbany, trzy pasy, właśnie takich przymarszczonych falban. No i co mogę powiedzieć? Bardzo ładnie wygląda góra z tymi rękawami. Rzeczywiście ładnie to się tu wszystko na mnie układało. Natomiast tego materiału jest za dużo. Gdyby był inny materiał, bardziej lejący, no to ta ilość materiału byłaby ok. Ale w momencie, kiedy materiał jest tak bardzo sztywny, no to tego materiału jak dla mnie jest za dużo. Ona mnie po prostu przytłacza. Ja nie jestem jakaś, wiecie, bardzo wysoka, więc z jednej strony może to jest fajne, bo jednak jest co założyć i ta sukienka się za bardzo nie będzie rozchylała podczas chodzenia, czy też nawet jeśli zawieje wiatr, nie będziemy musiały trzymać tej sukienki, żeby no, za bardzo się tutaj nie odsłaniać. Natomiast no, poza tym, że góra wygląda naprawdę ładnie i te rękawy i nawet ten żółty kolor też mi pasuje, tutaj mam wersję różową i powiem Wam, że w tym różowym kolorze też ładnie wyglądam, ale chyba bardziej no, odpowiadałby mi kolor żółty. Zamówiłam je w rozmiarze 38, natomiast nie mam tutaj cen, ale zostawię Wam linki, jeśli Wam się któraś z tych sukienek spodoba, no to będziecie mieli od razu przekierowanie do tej sukienki. No troszkę za dużo jest tego materiału i ten materiał przypomina mi poszwę na
na kołdrę czy poduszkę. I rzeczywiście jak zakładałam te sukienki, takie przymierzałam, to tak mi się wydawało, że ja, wiecie, taką poszwą się gdzieś tam tutaj otulam, że tak powiem. No, gdyby tego materiału może było troszkę mniej, mniej tych falban, mniej właśnie tych marszczeń, to ewentualnie mogłabym tą sukienkę zostawić, bo sam materiał jest naprawdę bardzo przyjemny i na takie bardzo, bardzo gorące dni mógłby być rzeczywiście bardzo dobry. Także zaraz je założę na siebie, będziecie mnie w nich widzieć. A ja szykuję kolejne dwie sukienki w tym samym fasonie, tylko w innych kolorach. Szukam, chodzę po całym mieszkaniu, one leżą tutaj na fotelu, już wcześniej je przygotowałam. Czyli kolejne dwie sukienki w takim samym kroju, tylko w innym kolorze i też nadruk jest inny. I tu jest właśnie przykład sukienki właśnie z Reserved, gdzie na stronie te kolory są bardziej soczyste, bardziej wyraziste. I wtedy, kiedy otworzyłam paczkę, to się zastanawiałam, czy ja zamawiałam taką sukienkę. Rzeczywiście ten kolor tutaj jest taki bardziej wyblakły. To są sukienki, której po założeniu już od razu wiedziałam, że ich nie zostawię, ale może komuś się spodoba, więc zostawiłam i jeszcze Wam je pokażę na sobie. To jest rozmiar 40, chyba obu tych sukienek, jeszcze sprawdzę. Tak, i no jest na mnie ten rozmiar za duży. To jest sukienka pod szyjkę, jak widzicie, pod szyję. Tutaj są wyeksponowane ramiona, więc w sumie to, co widać, to tylko ramiona i ręce. Z tyłu zapinana jest na dwa guziczki, jest takie dosyć głębokie pęknięcie. Cała sukienka jest na podszewce. Sukienka jest sztuczna, podszewka też jest sztuczna. No, w pasie gumka, no tak jak Wam powiedziałam, na mnie jest za luźna i to jest sukienka maxi. Co jeszcze mogę tutaj o niej powiedzieć? Chyba tyle. Nic specjalnego. Ja kiedyś lubiłam takie sukienki, które właśnie mnie całą zakrywały, a pokazywałam gdzieś te ramiona, ale teraz już jakoś tak w tej sukience niezbyt komfortowo się czuję. Jest zwiewna, ładny ma ten kolor, mimo że on nie jest tak żywy jak na stronie, ale no nie. Przede wszystkim materiał sztuczny, a po drugie to no źle się po prostu w takim kroju czuję. Tutaj już ten kolor jest dla mnie lepszy, bo jednak gdzieś ta zieleń i ta żółć bardziej pasują jakby do mojej skóry, do karnacji, do włosów. No ale ten krój, tak jak tamten, jest identyczny. No,
i sztuczny materiał, wszystko tak samo. One chyba są nawet na mnie za długie z tego, co pamiętam. Jedynie ten kolor jest bardzo twarzowy, więc idę mierzyć. No to może jeszcze jedna sukienka, wydawało mi się, że tylko tamte dwie Wam pokażę w tych różnych kolorach, ale chyba pokażę Wam jedną jeszcze sukienkę, nad którą powinnam się zastanowić. To znaczy, wszyscy dookoła mi mówią, że wyglądam w tej sukience bardzo dobrze, że ona jest uszyta idealnie na moją sylwetkę, że podkreśla to, co ma podkreślać, dobrze leży, nigdzie się nie marszczy, no i ta kolorystyka, którą już tutaj widzicie, tak mnie ożywia, że to jest taka właśnie idealna sukienka na takie troszeczkę chłodniejsze lato, ale te kolory no, dodają takiej świeżości, że no, ten kolor po prostu, te kolory są dla mnie. Ja mam jedną taką sukienkę właśnie zielono-żółtą, ale ona nie jest aż taka oszałamiająca, jeśli chodzi o kolorystykę. Już ją Wam pokazuję. To jest sukienka z długim rękawem, więc na taki no letni wieczór, powiedzmy, albo chłodniejszy letni dzień. Rozmiar 38, to jest wiskoza. No, dłuższy rękawek, on nie jest zakończony gumeczką, bo tak jeszcze to sprawdziłam. Ona jest bardzo taka dopasowana. I tak troszeczkę, a ten materiał nie rozciąga się, więc tak troszeczkę się niezbyt komfortowo czuję. Natomiast wszyscy mi mówią, że nie, że ona jest właśnie tak ma wyglądać, że nie może być luźniejsza. 40 nie było na stronie, oczywiście nie ma tutaj tych cen po przecenie. Wcześniej kosztowała 140 zł. No i jak ona wygląda? To jest sukienka midi. Z tyłu ma bardzo, bardzo długi zamek, więc świetnie się ją zakłada. Tutaj nie ma, wiecie, już jakiegoś tam motania się, kombinowania. To jest po prostu prosta sukienka. W takim kroju, jaki ja lubię, mogłaby być troszeczkę luźniejsza, która właśnie później się rozszerza od bioder w dół w taką literę A. Tutaj są takie dosyć ciekawe przeszycia, nie takie równe, tylko takie bardziej geometryczne. Tego nie zobaczycie, bo ja dopiero jak się przyjrzałam, to zauważyłam, że tutaj jakby to cięcie w talii nie jest, wiecie, takie, tylko ono idzie gdzieś tak troszeczkę po skosie, ale nie ma tu żadnych przymarszczeń. No i ta długość i taka zwiewność tej sukienki bardzo mi się podoba. Nie ma żadnej haleczki, to też jest dobre, bo wiadomo, że jak podwójny materiał, no to może być gorąco, ale też ten materiał nie wymaga halki, dlatego że on nie prześwituje. No wprawdzie teraz zobaczyłam, że to wszystko, co się dzieje na tej sukience, jest na czarnym tle,
więc no nie wiem, dajcie znać. Powiedzcie mi, czy mam tę sukienkę zostawić, czy co ja mam z nią zrobić. Sama nie wiem. Podoba mi się w tej sukience. Sam fason to jest taki, jaki lubię. Natomiast no nie wiem, czy ta kolorystyka mnie... Ona mi się też podoba, ale czy to nie będzie, wiecie, takie krótkoterminowe, że na przykład w przyszłym roku już nie będę mogła patrzeć na te kolory, więc no muszę tutaj jeszcze to wszystko przeanalizować. Więc zobaczycie teraz mnie w tej sukience. Ja już będę się z Wami żegnać. Bardzo Wam dziękuję za oglądanie. Oczywiście czekam na Wasze komentarze. Ja oczywiście wiem, co powinnam zostawić. Jeszcze to wszystko przemyślę, jeszcze się obejrzę tu, zobaczę, jak wyglądam w filmie, no, przed lustrem. Jeszcze może zapytam kogoś, kto jakby upewni mnie w tym, że jest wszystko dobrze. Natomiast oczywiście czekam też na Wasze reakcje, na Wasze komentarze. Dajcie znać, czy ta sukienka, bo tamte na pewno oddam, natomiast czy tę zostawić, czy ta kolorystyka będzie jeszcze modna w przyszłym sezonie, bo ja raczej lubię takie sukienki, które mogę nosić później przez kolejne lata. To wszystko. Bardzo Wam dziękuję za oglądanie. Do zobaczenia. Cześć.